Hej Mili, dzień dobry. Dzisiaj druga część. Brak tarlisk i zimowisk na rzekach. Nie ma odpowiedniej ilości tarlisk i zimowisk i w ogóle nie ma nadzoru nad ani na tarliskach, ani na zimowiskach. Otóż na przykład na rodzimym odcinku mojej Wisły no to jest kilka tarlisk, ale takie no największe tarlisko to jest są grochale, no, gdzie odchodzi okrutna rzeź kłusownicza w czasie tarła. Nie tylko w czasie tarła, ale... Znaczy, może ci, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, powiem. Redaktor najstarszej gazety wędkarskiej w Polsce jak zwykle wyżył się na rybakach. W skrócie. Miał rację. Ale wyżywając się tylko i wyłącznie na rybakach, nie miał racji. Zatem jego artykuł jest słaby. I teraz, żeby przy 1 maja rybakom, to trzeba przy 1 maja też i innym. Złym. Bo jeżeli mówi się tylko o rybakach źle, to znaczy, że dla gawiedzi tylko są winni rybacy. No i oczywiście dla innych PZW, bo jest gospodarzem. Ale żaden z tych mówiących, czy któryś z nich, zobaczcie, który z tych narzekających na to, że a nie ma za ryby ani ci rybacy, który jak wychodzi, słuchajcie, do roboty, czyli na ryby, palący czy ma popielniczkę. Wraca bez petu. A pali co chwila. Bardzo dużo z nich ma jakieś napoje, takie śmakie, owakie, wraca bez puszek, butelek, bez papierów, bez grilli jednorazowych. No w ogóle bez żyłek. No wszystko rzucone. Potem ptaki zdychają, zaplątują się. Nie mogą się wplątać i z braku wody umierają. Który z nich sprząta, już nie mówię o to, żeby sprzątał po sobie. Bo po sobie nawet nie sprząta. Już w ogóle nie posprząta nawet cudzego śmieci. I oni mówią, że oni wymagają od gospodarza. Przecież oni są także gospodarzem wody. A tylko zasrywają tą wodę, męczą zwierzęta wodne, nie tylko ryby. No tak jak powiedziałem, są producentami gówna. Tylko i wyłącznie. Li tylko i wyłącznie. I pożeraczem tego kochanego naszego, znaczy kochanego, tego naszego niezbędnego gazu, jakim jest tlen. To co mówiłem, grochale na kanale Żerańskim, znaczy odnoga, dwie odnogi, które odchodzą od Wisły na 520 chyba kilometrze. Czy już nawet nie pamiętam, w którym kilometrze jest moja Wisełka, chyba 20. A w porcie praskim ryba wchodziła na tarło, ale mam jakieś śluzy, nie śluzy, coś. No i co ta bidna, gdzie nie może wejść? No przede wszystkim nie ma starorzeczy. Nie ma. Nie ma, bo pewna inna bandyterka nie tylko deweloperska i budowlana, ale bandyterka komunistyczna, bandyterka, która pozwoliła na to, żeby obniżył się poziom koryta, to są pogłębiarki, to są różne bagrowania, ale to będę w każdym odcinku mówił. Doprowadziła do tego, że nie mamy starorzeczy. No wszystko musi mieć ręce i nogi. Nie może być ani za wolno, ani za szybko dla pewnych gatunków. No, odpowiednia temperatura, wszystko to nie tylko tak światło, to nam się wydaje. To człowiek wszystko wie. Człowiek nic nie wie. Wiem, że nic nie wiem, to jest najmądrzejsze. Najmądrzejsza maksyma, jaka kiedykolwiek została wypowiedziana. Wiem, że nic nie wiem. No i to powiedział bardzo młody człowiek. Bo reszta to wszystko wie. Ziesiu wytarty już, ło, siu wytarty, ło. Bo on ma termometr, w dupę se wsadził termometr i zobaczył, i już siu wytarty jeść, ło. Sam się kurwa wytarł chyba, jak se ten termometr w dupę wsadził, no. Co za kurwa imbecyle, no co za... I oni się mądrzą. Ło siumach, ło krumpach, ło kurwa paprosiach, ło kurwa bersiach. I oni wiedzą wszystko, nic kurwa nie wiedzą. Nic! Nic kurwa nie wiedzą, się mądrzą. To jest najgorszy typ, kurwa, Gilo de Italia. Gilarze kurwa. Producenci gówna i gilarze.
Ryba owszem. Ryba, jeśli spotka odpowiednie warunki w samej rzece, też dokonuje tarła. Ale rzeka to nie jest tylko rynna. Rzeka to są też starorzecza, to są różne... O, zobaczcie, powiem wam fajną, ciekawą rzecz. Na przykład mówimy teraz Tarchomin, tak? No tam mało kto pamięta, chodziłem pod taką, to się nazywa Tama Trójka, tamy nazywałem w ogóle wszystkie tamy tutaj na żeraniu tarchomińskie, a tamy nazwałem i te tamy, no do tej pory niektórzy je tak nazywają, którzy pamiętają. I na Trójce pod Drutami, no to była niebywała tama. Tam nikt nie przychodził, nigdy nikogo nie spotkałem. Nigdy. Krótka, ale bardzo ciekawa, dosyć bystra, ciężka. Ciężka tama do łowienia tleni jazi, ale tam byki siedziały naprawdę. A to jak na koniec nie zapomnę, to przypomnijcie mi, to opowiem wam, jak się stało pod Drutami na Trójce. To była wyspa po prawej stronie. Tej wyspy już nie ma. Nie wiem, jak w ogóle to się stało. Że przed wyspą były jakieś takie stare kotyry, coś tego, tam się niesamowicie ryba spławiała. No to powiem wam, co na tej wyspie było. Dopiero mi Krzysiek Sierawszak opowiedział, starszy już gość, co tam było na tej wyspie. To się za głowę złapałem. Szkoda, że nie wiedziałem, bo gdybym wiedział, to tylko tam bym pewnie siedział. I teraz na Tarchominie, tak jak ta Trójka była, tą Trójkę oczywiście zasypali i tam usypali główkę i po prawej i po lewej stronie zrobiły się takie bajorka, takie jeziorka. Na początku lat 2000 tam się przyducha zrobiła. Jeszcze ze dwóch, trzech czy czterech chłopaków tego poszli. To kurwa pół dnia nosili te bidne szczupaki, które się do przerębla, jednego takiego zdychę nawet, i to wszystko, co tylko po tego, to wszystko do Wisły przenosili. To niby nie jest daleko, no ale to wiesz, to się tak mówi, nie? I przenosili pół dnia, przenosili. Dużo tych szczupaczków uratowali. Tam głównie szczupaki były, ale szczupak jest twardą rybą. A to, co pewnie tam zdechło, to zdechło. Słuchajcie, jaki tam jest motyw? Tam jest paru chłopaków z Tarchomina, którzy tam no, niby się opiekują. Tam zbierają śmieci po tych cwelach, gonią tych cweli śmieciarzy, tych Ukraińców, którzy tam próbują coś tego. Ale te Ukraińce przychodzą usować tam w nos. No i tam przychodzi taki chłopak i mówi do mnie, że siatkę znaleźli, wezwali, a przyjechały służby. I służby mówią, no panowie, to weźcie, wyjmijcie tę siateczkę, bo my mamy białe kosulki i my nie chcemy ich pobrudzić. Ale emeryturki to brać chcemy, jak za brunatne kosulki. Bo brunatne kosulki to biorą po 5 tysięcy marek, po 10 tysięcy marek brunatne kosulki mają, tak, bo oni potem byli burmistrzami, byli, tak, na przykład ci, którzy mordowali w obozach koncentracyjnych ludzi, własnoręcznie im w szpile, na przykład wstrzykiwali w serce, tak, Polakom, to oni potem byli nie merami, ale burmistrzami w Niemczech, bo był drugi proces norymberski, o czym 95% z was nie wie, gdzie ludzie, którzy dostawali po 20 lat, potem po 3 miesiącach wychodzili, gdzie zabili własnoręcznie 1500 osób zabił, dostał 5 lat, 10 lat, wyszedł po pół roku. Tak, po pół roku dostawali w ogóle niektórzy, ci, którzy powinni dostać karę śmierci. Drugi proces norymberski. I potem oni, kurde, zasiadali, tak. I potem jakie do dzisiaj żyją te esesmańskie kurwy, co mają po 100 lat prawie i więcej. Jakie biorę u emeryturki? Brunatne kosulki, a białe kosulki to co? Ło! Poziom, no ja powiedziałem, no zrobili z nas plemię. Żmijowe plemię wraz z CCCP zrobiło z części Polaków, z większości Polaków plemię. I służby zachowują się jak plemiona, jak służby w plemieniach. Znaczy plemienia jakieś takich, jak tam jakieś szamani czy coś tam, to jest mądry szaman, to jest ktoś. To jest w ogóle indywiduum i to jest człowiek na poziomie. A to jest typowa... Służby czepiają się do mnie... Służby czepiają się do ludzi o wpis, oni, a kusole co noc chodzą na przykład na te dwa oczka, te jeziorka na Tarchominie. A w jaki sposób służby mają złapa? Jak mogą złapa?
Jak poszedł teraz w nocy i wziął latarką przy świeciu, żeby w łeb nie dostać, to od razu zeks był. Wiecie, że zeks? Zeks to jest takie ostrzeżenie. Tak jak na bęku był zeks, dopiero potem był bękiel. I dwa nagle patyk w patyk, pyk, 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 żeby nie było krzyku czy coś, to tamci już się zrywają. Dlaczego na grochalach, dlaczego na piaskarni, dlaczego nie ma jeszcze fotopułapek? Bo to służby. Bo wy nie jesteście służbami, tylko wy jesteście wyrobnikami swoich emerytur. I jesteście sprawdzacami czego? Wpisów w karcie i oznajmiacami. Rapa nas przesłał do panów i my, rapa tutaj do panów nas przesłał, co jest nieprawdą. Ja to w ogóle bym dekretem, to Jezus, nie pytajcie, co ja bym zrobił w ciągu godziny. No ale kto mi da władzę, jak przecież cały czas okupacja trwa? Okupant nie da mi władzy. No nie da, no bo bałby się o swoją dupę. O dupę, o głowę, no, to od razu szubienica, wiadomo. No jeszcze potem kamieniołowy ze 3 dni, żławy wiślane, kamieniołomy. No to jedno to samo. Dlatego pamiętajcie, nic się nie zmieni. A nie czerwone kosulki? Nie czerwone? Czerwone kosulki. Brunatno czerwone. Ribbentrop Mołotow. Bo z tego wykluło się to jajo. Ta wrona. Z jaja czerwonego. Te wrony obecne to. Przylatują i kraczą. Kra, kra, kra. To rapa was tutaj nas przysłała. Rapa! Jeszcze kłamią. Co z tego, że służby, no policja, PSR, no będą przyjeżdżać. Tak. Czy na piaskarnię, gdzie jest zimowisko, czy na grochale, gdzie jest tarlisko, tak? Jak nie ma ich w nocy. A w nocy rzeźnia! Dzień w dzień rzeźnia! No ale czego oko nie widzi, to dupę nie boli, no. A wystarczy założyć fotopułapki pod... Słuchajcie, kurwa jego w mordę, że nie wyjebana mać. Wystarczy iść do dyrektora, do prezesa elektrociepłowni. Jeżeli kurwa wy nie potraficie, to ja tam pójdę, kurwa. I powiem, są kamery na elektrociepłowni, które widzą, kurwa, jakiego papierosa palicie, kurwa, na... Jakie marki papierosa palicie, kurwa, na piaskarni w noc. Takie mają kamery. Wierzycie czy nie? Bo ja wiem, że takie mają. Nie mogę powiedzieć, dlaczego, że nie. Ale wiem, że takie kamery mają. 360 stopni widzą wszystko. Obiekt strategiczny. I stuprocentowo mam wiadomość, że takie mają kamery. Więc jaki jest problem podłączyć kamery, które są zwrócone na piaskarnię w nocy, gdzie jest codziennie rzeź nocna, a szczególnie w okresie zimowym, na zimowisku, potworna rzeź sandaczy i sumów, tych pozostałych, bo to wiesz. Ale jednak dojeżdżane są nasze ostatnie skarby narodowe. I wystarczy podłączony, siedzi jakiś figus. Nawet alarm czy coś, pyk, pyk, to się pojawia, już widzi. Pyk, pyk, jest, jest. No jak jest, no to wtedy pyk, pyk, pyk. Sprawa załatwiona. Ale no to nie takie proste ci powiedzą. To niezgodne z prawem, coś, to zawsze. Żeby nic nie zrobić, żeby się nie narobić, żeby tylko nie złapać bandziorka. Dlaczego? Bo bandziorki to konfidenci w większości. W 10 kilku procentach, pamiętajcie. Bez nich to by nawet, oni i tak kurwa pchły nie wgadzać, ale nie złapaliby, nie wiem, no. Nie wiem, no kurwa, no nic by nie złapali, no nic. No, a nie, złapaliby bez wpisów, tak. No, bez wpisów by złapali. Nieświadomego człowieka i to przestępca, to przez niego, przez rybaków i przez niego, że nie wpisał, nie ma ryb. Tak. Nie ma ochrony i nie będzie. Jeśli nie weźmiemy tego w swoje ręce, to o. Dziadzio, dziadku, drogi dziadku, nie chcemy jeszcze srać. Dziadek. Sinobrody powiedział jedną rzecz w całym swoim ostatnim filmie, mądrą, że jeśli nie weźmiemy tego w swoje ręce, to dupa z tego będzie, a reszta to bełkot. Dziadek Sinobrody tylko by widział,
Zawody wędkarskie, ło! I to jest jeden właśnie z punktów, te zawody wędkarskie, które doprowadzają do wyniszczenia ryb, co będzie w kontynuacji innych odcinków. Dzisiaj mamy zimowiska tarliska i brak nadzoru nad tym. Nie chcę się odnosić do dziadka. Dużo gada, dość płynnie, ale to jest woda. I to jest dość ciężka woda. To jest ciężka woda. Nic nie wnosząc. Widać od razu, że coś tam koleś łowi, ale w ogóle nie kuma, no nie kuma bazy, nie ma, no nie ma tego, no. Jest niewiele osób, które to rozumie. Bo ma takie klapki. To nie jest nic złego, ma tak się urodzi, po prostu tak się urodził. Nie widzi. Mrówka nie zrozumie to, czego ja mówię. To, co ja mówię, nie zrozumie, bo zna tylko ten wymiar. Lewak nie zrozumie, że jest coś takiego jak honor, Bóg, ojczyzna, wiara, miłość, cnota. Nie zrozumie tego, lojalność. Lewak tego nie zrozumie. Żeby nie wiem co, nie zrozumie. Tak samo jak redaktor wydaje się inteligentnym człowiekiem, ale ma pewne ograniczenie. I nie wyjdzie poza to ograniczenie, bo tak ma. Ja nie jestem w stanie zbudować mostu. Nie wiem, wziął spawarkę, coś tam, może jakbym zrobił, ale inny robiłbym to 50 lat, a inny zrobi to, nie wiem, w rok. Bo ma pojęcie o kratownicach, o tym, fizyce, matematyce. Ja o tym nie mam pojęcia. Mam ograniczenie w tym zakresie i nie mam doświadczenia. Dlatego nie mądrzę się w zakresie, o których nie mam doświadczenia. Jeśli chodzi o ochronę, w ogóle o bytność tarlisk i zimowisk, a później ochrona tych tarlisk i zimowisk, to jest, ja nie chcę tutaj systematyzować, mówić, że rybacy są gorsi od takich, od kusoli, kusoli. Nie chcę, nie, nie. Ja będę po prostu specjalnie rybaków dam na końcu. Nie wiesz, co będzie 10 odcinek, nieważne. Nie ma tych tarlisk przede wszystkim i zimowisk. Jest bardzo mało, a jeżeli już są, to generalnie nie ma nad nimi kontroli. Są to kontrole, ale nawet jeżeli ktoś tam będzie, powiedzmy, tam ma siatkę, gdzie nie powinien mieć, dostaje jakąś małą karę. Dostaje mniejszą karę niż ten, który nie ma wpisu. To jest w ogóle... Ja uważam, że Związek Wędkarski powinien teraz przyłożyć się właśnie do jakby restauracji, do restytucji tych tarlisk i zimowisk. Co do ochrony, to się nic nie zmieni, dopóki nie weźmiemy tego w swoje ręce, znaczy wszystkiego. Ale tu na służbach nie możemy polegać, bo ja już doświadczyłem na własnej osobie, że to tak jak z Arturkiem sobie stałem, nie? Stoimy przed tego, jedzie policja na sygnale. I zawsze ja do niego albo on do mnie. Zobacz, jadą komuś krzywdę zrobić. I co? I co? W wielu przypadkach się nie myliliśmy? Zresztą widać to, mili, jak na różowym koniu pan Donald Tusk przyfrunął na różodnym Pegazie i już mówi, że będzie to. A przecież... pan Nowak nie zrobiłby ruchu bez jego pozwolenia. Więc ja w ogóle tego nie rozumiem. Ja w ogóle tego nie rozumiem. No, pan na różowym Pegazie, pan Donek, mówi wypuścić! I już sądy wypuszczają. Po co nam Sejm, Senat, po co nam sądy, prokuratury, policja, po co nam jakieś urzędy, nadzory, po co nam to wszystko? Wystarczy nam jeden człowiek na różowym Pegazie, pan Donald Tusk, i to, co on powie, tak będzie. Więc po co nam? Po co nam miliardy złotych włożyć na urzędy? No po co? Wystarczy nam jeden człowiek. Zobaczcie, ile już można zaoszczędzić, tak? Dlatego mówię, nie wierzmy w żadne służby. Oni są do takich ludzi jak ja. Sądy są do takich ludzi jak ja. Dla takich ludzi jak ja, którzy chcą zrobić dobrze, którzy kochają przyrodę, którzy chcą zawsze zrobić dla przyszłych pokoleń coś dobrego. To są sądy, od tego są panowie sędziowie, prokuratorzy, są od takich osób jak ja. A od bandziorków? Nie ma. No są bandziorkowie są. No ile w tym roku daliśmy po 500, po 300, gdzie wpisów nie było, nie bieli wpisów bandziory.
To gorsze, gorsze od pedofilii, no. Ło. A rzeźnia! A rzeźnia! Non-stop! W nocy na piaskarni! Jaka rzeźnia? Jaka rzeźnia? Wariat! Kłamie! Kłamie! O, z nim to trzeba porządek zrobić. Bo tak być nie może, że nas, wędkarzy nieświadomych za brak wpisu, nękają mnie. To jest gruby paragraf, tylko trzeba byłoby to przeprowadzić sprawę sądową. Mnie nękają, a kusole i bandziorki robią co chcą. Mili, powiem wam, gdybym miał 10 sprytnych chłopaków, 10 sprytnych z podziemia, pewne sprawy zrobiłbym w ciągu tygodnia. Ale kurwa nie ma. To wszystko co tego, to oni wszyscy tylko patrzą na pieniądze. To mój wam w zupę, mój wam w zupę, jak takie jesteście kozaczki, wy sobie te pieniądze weźcie tutaj do kieszeni, tej drewnianej, do trumny. Pozostanie po was. Gówno po was pozostanie. Gówno! Jest to kolejny punkt, gdzie pokazuję wam, że nie tylko rybacy są winni. No ktoś tam powie, no dobrze, Piotrze, Łotrze, ale ty mówisz o rzece i tak dalej. No dobrze, na mojej rzece od połowy lat 90. Dobra, od końca lat, niech będzie od końca, od końca lat 90. Dobra, 22-3 lata nie ma rybaka tutaj, na moim odcinku. No bo nie ma. A ryb jest z roku na rok coraz gorzej. A weźmy jeziora, tak? No dobrze, ale na tych jeziorach, no to te ci rybacy, było fajnie, fajnie, przyszedł rybak, rok wypierdolił, wszystko takie zostały, nie ma. No wypierdolił. Oczywiście, że wypierdolił. No to nie ulega wątpliwości, no. Ale nie tylko on. Ale wypierdolił, tak. Przyczynił się, zgadzam. Ale czy te jeziora nie są połączone z rzekami? A? To są zamknięte akweny, tak? No, właśnie. Dobra, to teraz weźmy teraz taki akwen, gdzie nie ma w ogóle dopływu żadnego. Jest tylko i wyłącznie. I to ja wam powiem tak, tak szczerze wam powiem. Tymi nowoczesnymi technikami, to biorę kilka łódek, obstawiam to jezioro, to zależy ile hektarów ma. No ale powiedzmy, że ma niewiele, tam 10 hektarów. W ciągu 3 dni na 10 łódek wypierdalam je całe, całe. Tam zostaną, owszem, bo to, a to w muł, a to to, nie wejdzie tego. Wypierdalam je całe. Odbudowa tego jeziora, gdyby zostawić ten rybosan, ale ładny ten. Jest, ratunku! No to w zależności, który gatunek, co jak, no to leszcze do 12 kg, tak, bo są takie leszcze. Były. Ale leszcz bardzo wolno rośnie. To jest 5-6 kilo leszcz, to okoń do pewnego momentu, potem wolno rośnie. Wiadomo, szczupak, no to jest tam szybkie przyrosty i tak dalej. No to jest do takiego stanu, który był, powiedzmy, gdzie tam były leszcze po 12 kilo, szczupaki po 25 kilo, bo też takie szczupaki bywały, tak. Znaczy nie szczupaki, ale pojedyncze szczupaki, wiadomo. Liny po 6 kilo, bo też takie bywają. Karp to jest w ogóle. Taka ruska łachudra, ale niech se będzie, tam 25 kilo, 30 bywał. No ale liny, znaczy te, ale płocie tam 1,5 kilo i dalej. To ja uważam, że potrzeba, no bo tam szczupak, żeby 5 kilo, coś tam parę lat jest. Ale no to las rośnie 100 lat. Puszcza rośnie 1000. No. To ja myślę, żeby to się wszystko odbudowało, gdzie tak rybacy wszystko by to wyjebali. No tam jeszcze eutrofizacja dochodzi tego, natomiast eutrofizacja jest na wodach stojących, aczkolwiek też podobno już zaczyna bytować w wodach bieżących, aczkolwiek to nie w to akurat nie wierzę, że eutrofizacja zawładnęła całkowicie wodami bieżącymi. To nie jest tak. No ja myślę, że nie wiem, czy 50 lat to nie byłoby za mało. Ja nie będę dyskutował z ichtiologami w Polsce. Nie ma zawodu ichtiologa w Polsce.
ci ludzie się tak nazywają, bo to niby szkoła, która wychowuje ichtiologów, szkoła rolnicza, która przygotowywuje ludzi, zwanymi dalej ichtiologami, do tego, żeby oni czerpali jak najwięcej pogłowia. No i ja na przykład pytam się, po co na tym Wydziale Rybactwa Śródlądowego ekonomia? Hiszpański język. Angielski język. No po co w ogóle? W ogóle ja to w ogóle, jak ktoś mówi na przykład, o ja tutaj płynnie mówię po angielsku, to dla mnie to w ogóle jest, ja nie wiem, no czym to się chwalić? Że mówią, największy okupant na świecie, Anglia, Wielka Brytania, która najwięcej skolonizowała krajów na świecie, wymordowała kupę ludzi i to jest język międzynarodowy? A ja to w dupie mam. No jak ktoś mówi, to ja mówię, zaraz, w Polsce jesteś człowiek, mów po polsku. A nie, to weź słownik i nawijaj. Co mi obchodzi angielski? Ja żałuję, że się uczyłem angielskiego, a tym bardziej, że się uczyłem radzieckiego. Francuski jest lepszy, bo chociaż można coś z dziewczyną dogadać, czy hiszpański, czy grecki, to z każdą dziewczyną w takich trzech językach można dogadać. Ale angielski? Co za debile. Druga wojna światowa i przed 1 września, bo przed 1 września nas Niemcy napadli, a nie 1 września i to znowu, ja nie wiem. No ja rozumiem, że to mało osób o tym wie, że wojna nie rozpoczęła się 1 września, tylko w sierpniu. No ale... Wszędzie jest kłamstwo. Wszędzie są oszuści. Aż głównie właśnie ci na górze. I histerycy, czyli historycy. I te wszystkie urzędole, czyli urzędnicy. I te wszystkie... Żygać mi się chce. Żygać mi się, w ogóle z nimi nie chcę rozmawiać. Ja w ogóle mam teraz taką awersję do tych wszystkich, do głupków. Bo podchodzi coś do mnie, mówi, ja nie chcę z nimi rozmawiać. No. No to przez Niemców tak się wojnie. Nie przez Niemcy. Niemcy napadli nas wraz z Rosjanami. A tego samego dnia, co napadli nas Niemcy, to w okrutny sposób mordowali nas też inni. Z potwornymi, masakrycznymi, rakarskimi sposobami. Takimi bandziorami byli także bandziory z Litwy i bandziory słowaccy. Jeszcze mamy bandziorów ukraińskich. A z boczku stały sobie bandziory amerykańskie i bandziory brytyjskie. No, nie zapomnijmy o bandziorach z plemienia żmijowego, bo oni zawsze, przecież oni dopiero po wojnie mają Amerykę, tak w ogóle nie byli męczeni, a wszystkim sterowali bandziory z plemienia żmijowego. I te głupie ludzie, wszystko jest na opak na tym świecie. Wszystko. Dlatego nie można powiedzieć, że Polskę zaatakowały Niemcy, że druga wojna światowa to nie tylko był, ale w ogóle państwa oś i Rumunia, i Japonia, i Włochy, Węgry, chociaż akurat tutaj no to tak, no nie byli skurwysynami takimi jak reszta. To wszystko było przeciwko Polsce. Więc to nie tylko Niemcy, tak jak sobie nie tylko panie redaktorze naczelny. Rybacz. Panie redaktorze naczelny. Nie tylko Niemcy. Nie tylko Rybacz. Jak sformułował Arthur Schopenhauer swoją maksymę, że są ludzie... Ja już to dawno mówiłem, że moje na przykład słowa, mój czas poświęcony dla niektórych, to szkoda mojego życia. Ale to Schopenhauer jakoś tak fajnie to powiedział, że są ludzie, którzy... Nie warto do nich mówić coś takiego. No, nie warte to jest, bo to raz, że traci się czas. Dwa, że to znaczy ludzie, te byty, to nic nie zrozumieją. No. A wręcz przeciwnie, to szkoda te. No. Tylko, że ja nie rozmawiam z takimi zazwyczaj ludźmi. Ale oni sami przychodzą i bełkoczą głupoty, a potem jakieś tam coś tam wynika tego. No zawsze tego gówna jest, słuchajcie, masa. I człowiek by chciał iść tak sobie spokojnie, nawet boczkiem tego. Zawsze się obetrze o ciebie gówno zjad i cię usmaruje tym gównem po prostu. Śmieć. Wyobraźcie sobie, że jest na przykład sklep, który jest czynny 24 godziny na dobę. No ale i tam sprzedają powiedzmy tylko i wyłącznie alkohol. Ale tego alkoholu nie można pić. No bo Allah Akbar czy coś tam tego.
jaki szaria wprost w Polsce prowadzili, nie wolno. No ale ten sklep jest czynny 24 godziny na dobę. No i policja, znaczy służby stoją od godziny 6 rano do godziny 4 rano. Ale o 5 do 6 przez te 2 godziny nie stoją. I ci wszyscy ludzie, którzy chcą kupić ten alkohol, nie przychodzą w tych godzinach, kiedy pod tym sklepem stoją służby, tylko przez te 2 godziny. Nie? I to samo jest właśnie na tych... W nocy nie ma nadzoru i w nocy ta cała hałastra robi to, co kiedyś robiła no, za dnia. Za dnia i w nocy. I po południu i tam w każdym porze. No i tak to właśnie jest. No oczywiście, no niektórzy są tacy, że robią to w dzień, no, ale mniej, no bo tam w Białej Podlaskiej, tak? W Białej Podlaskiej jest tam taki zbiornik, gdzie rybacy wyjebali do końca ten zbiornik, do cna. I chłopaki się wzięli za ten zbiornik. No i pilnują tam masakrycznie. No i tam ryba jest. Ale jest tarło. Jest nadzór nad tym tarłem. Jest zimowanie ryb. Ryba jest. No ale to są inne rzeczy. Nie trują tej wody. No to będę opowiadał, bo to nie tylko to, że nie ma rybaków i tam jest, i tam nagle jest ryba. Nie. Oni tą rybę tam i zarybili i tego i pozwolili odrodzić się tej innej rybie. Ale pilnują. U soli. Służby to im są niepotrzebne, bo wiecie, to zaraz byłoby, współpraca by zaraz była. Tak? Tam kusole nie... Tam wędkarz, który przywiózł jednego już w czasie, kiedy po 1 maja, w czasie, kiedy można było łowić, to kartę mu odebrali. Błagał tam na kolanie. Nie ma tam na kolanie. Odebrali mu kartę na rok. Nie ma. Jeden na... Nie ma w ogóle tam mowy. I to się wszystko rozchodzi i żaden inny tego nie zrobi. Czyli jest nadzór. A już tam nie... Nie daj Chryste, Panie, nadzór nad tarłem. O kurwa, macie. Tylko zjedli. I widzicie, tak tych ludzi nam potrzeba. Ale to no nie ma. No tam Rodzimi, a w Warszawie, no co? No to wiecie, ile warszawiaków mamy? No to wszystko przyjezdne. Nie? To wszystko jest przyjezdne i oni nie czują tej wody. No dlatego, no tak jest, jak jest między innymi to. Ja jestem tutaj, wiecie, Rodzimy ten. Ja czuję tą wodę, a inni to... Gdzieś tu, jutro tam, wiecie. A potem pojadą i będą... W Wielkiej Brytanii zapuszczą sobie brudkę jak dziadku, drogi dziadku, nie chcemy jeszcze srać. I tam będą poili, słuchajcie, tych no, zbrodniarzy brytolskich, bo to są zbrodniarze. Tyle, co oni ludzi wymordowali, ci Brytole, to są zbrodniarze. To tam Niemcy to są małe piwko. To Francja, Portugalia, Hiszpania, Belgia. Samych Kongijczyków Belgia Leopold wymordował około 9 milionów. To Żydów połowa tego, 4 tam miliony. To powstało prac 10 tysięcy w Ameryce na temat Holokaustu, a na temat Holokaustów, tam początek był 1900 coś, to powstała aż jedna praca. Tu masz 9 tysięcy, tu masz 4 miliony, znaczy 9 milionów wymordowanych Kongijczyków przez bandziorów belgijskich. Tutaj masz 4 miliony wymordowanych Żydów przez bandziorów niemieckich wraz z bandziorami żydowskimi, bo w armii Hitlera żył w samych wojskach lądowych. Było ponad 150 tysięcy żołnierzy żydowskich. A ja nie wiem, ile było jeszcze, no tam już do marynarki, ani do lotnictwa i do reszty nie pozwolili wejść temu autorowi. Obawiam się, że może być drugie tyle. Myślę, że tylko ptaki śpiewają tak, jak śpiewały przed wojną w Polsce. Myślę, że ten wiatr tak samo brzmi. Ta zieleń, która już zaczyna się odcinać, bo to jest już połowa lipca prawie, czyli już zaczynają być, bo tak to wszystko mniej więcej tak to wygląda, już się zaczyna oddzielać zieleń taka, zieleń ciemniejsza, zieleń bardziej zgniła. Ta woda to jest syfilis generalnie, ale płynie cicho tutaj tak jak płynęła, tylko ryby brak. No i oczywiście pewnych owadów, motyla nie widać.
Tragedia. O, kruka teraz usłyszałem. Zniszczą i to. Gwarantuję wam.